Niejedna z pań pewnie właśnie stwierdziła, że zimą tu i ówdzie doszło pół kilograma i warto się go pozbyć. A panowie, że najwyższy czas wyrzeźbić mięśnie i zadbać o kondycję. Tym bardziej, że już myślimy o wakacyjnym wypoczynku. Nic dziwnego, że wystarczyły pierwsze promienie wiosennego słońca, a kluby fitness przeżywają oblężenie. 8 marca swoje drzwi otworzyła jedna z kęckich siłowni. Tego dnia można było wziąć udział w seminarium prowadzonym przez Joannę Gruszecką oraz Roberta Piotrkowicza. Zaproszeni goście opowiadali o najważniejszych i podstawowych elementach doboru diety oraz ćwiczeń, aby uzyskać pożądany efekt – zdrową sylwetkę. Dzień otwarty. Są zaproszone gwiazdy jak Robert Piotrkowicz, Joanna Gruszecka. Robert Piotrkowicz, myślę, że nie trzeba przedstawiać, trzykrotny mistrz świata. Uczestnik prestiżowych zawodów Mister Olimpia i Anna Gruszecka, trener personalny, trener osobisty. Seminarium z dietetyki, z kulturystyki, ćwiczenia, jak się odżywiać, jak ćwiczyć. Ten fajny wygląd, o to panią właśnie chodzi. One często zapominają o tym i katują się zbyt dużą liczbą areobów, przy tym czasami żyją na przysłowiowym liściu sałaty. I to nie tędy droga jest zupełnie. Właśnie tutaj obalamy takie mity z Robertem Piotrkowiczem i spożywamy na śniadanie, no, w każdym posiłku spożywamy białko przede wszystkim, a węglowodany spożywamy w zależności od pór treningowych, od potrzeb. Spożywamy wtedy albo produkty o wysokim indeksie glikemicznym, albo produkty węglowodanowe o niskim indeksie glikemicznym i nie ma jakby jednego klucza wobec wszystkich osób, kiedy jakie produkty spożywać. To faktycznie zależy od celów, od sylwetki, od predyspozycji i od wyników, jakie w danej chwili się osiąga. Dodatkową atrakcją były zawody, w których udział wzięli klubowicze siłowni. Ostatnim elementem dni otwartych był pokazowy trening trzykrotnego mistrza świata Roberta Piotrkowicza, który wskazał najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania ćwiczeń oraz pokazał, jak można urozmaicić swój trening. Myślę, że ponieważ coraz więcej osób ćwiczy, coraz więcej osób dba o siebie, o swój wygląd i to młodym, jakby wielu osobom młodym imponuje taki wygląd, więc na pewno coraz więcej osób będzie przychodziło na tą siłownię i ten i sport, i sposób na życie, jakby na zdrowie będzie się jakby sam rozwijał, więc osoby takie jak ja, nie wiem, zawodnicy mogą jakby być takimi żywymi reklamami, jak, do jakiego poziomu można doprowadzić swoją sylwetkę, swój wygląd, jak można go kształtować. Celem dni otwartych było zachęcenie społeczeństwa do uprawiania sportu i dbania o swoje zdrowie oraz sylwetkę.